Zacznijmy od tego, co to jest infrastruktura krytyczna. Na całym świecie, w różnych państwach różne gałęzie przemysłu, różne sektory uważane są za infrastrukturę krytyczną. Jest kilka definicji, które mówią nam, co to jest infrastruktura krytyczna. I jedna z takich definicji mówi, że są to zasoby, są to systemy, które mają kluczowe znaczenie w, dla funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa. I Idąc dalej tym tropem, możemy powiedzieć, że przedsiębiorstwa, firmy, które posiadają taką infrastrukturę krytyczną, również odgrywają kluczowe znaczenie w funkcjonowaniu gospodarki czy społeczeństwa. Przyglądając się takim e, firmom, możemy sobie zadać pytanie, jak taka infrastruktura w obrębie takich firm przedsiębiorstw wygląda. I tutaj na niskim poziomie szczegółowości, oczywiście w zależności od tego, jaka to jest firma, czym się zajmuje, jaka jest specyfika działania tej firmy, ta infrastruktura będzie wyglądała różnie. Natomiast wchodząc na wyższy stopień szczegółowości, możemy znaleźć pewne podobieństwa. I tutaj yy, w każdej z takich firm, w każdej z przedsiębiorstw, jesteśmy w stanie wyodrębnić trzy takie obszary. Jeden obszar jest to infrastruktura przedsiębiorstwa, która nie jest krytyczna. Oczywiście to, że infrastruktura nie jest krytyczna, nie oznacza, że jest to infrastruktura nieważna lub mniej ważna. I przykładem takiej infrastruktury może być sieć infrastruktura związana z działalnością biznesową danego przedsiębiorstwa. Kolejnym obszarem jest to obszar związany ze sterowaniem i kontrolą. Jest to obszar już krytyczny i w tym obszarze znajdują się systemy mające za zadanie Sterować, kontrolować różnego typu urządzenia końcowe, na przykład automatykę przemysłową. I tutaj przykładem może być system SCADA, czy system kontroli ruchu powietrznego. I trzecim takim obszarem są to urządzenia dedykowane, czyli właśnie ta automatyka przemysłowa. Urządzenia, które bezpośrednio przekładają się na funkcjonowanie tej infrastruktury. Przykładem mogą być zautomatyzowane linie produkcyjne, czy. Turbiny wytwarzające energię elektryczną. Każdy z tych obszarów ma swoją specyfikę, pewną charakterystykę, co wyróżnia go na tle pozostałych obszarów. I teraz przyjrzyjmy się tym obszarom i jej charakterystykom. Pierwszy obszar infrastruktura niekrytyczna. Czym się charakteryzuje bardzo dużą ilością różnego typu aplikacji usług. Dużą otwartością. W tym obszarze znajdziemy takie usługi, jak serwery plików, serwery aplikacji znajdziemy stacje użytkowników, stacje pracowników znajdziemy również urządzenia końcowe, takie jak drukarki, skanery. Bardzo często do tej infrastruktury podłączone są również urządzenia przenośne, typu tablet czy smartphone. Oprócz tego, coraz częściej te infrastruktury zintegrowane są z usługami w chmurze, żeby rozszerzyć funkcjonalność tej infrastruktury. Ta, ten obszar wyróżnia się również zaawansowaniem technologicznym. Tutaj mamy do czynienia z sieciami o wysokich przepustowościach, z nowymi technologiami, z wydajnymi serwerami i z wydajnymi stacjami roboczymi. Kolejnym obszarem jest obszar związany ze sterowaniem i kontrolą i charakterystyka tego obszaru jest całkowicie odmienna od tego obszaru, o którym przed chwilą powiedziałem. Tutaj nie mamy takiej mnogości systemów. Ten obszar jest bardziej jednolity. Najczęściej został zaprojektowany i zaimplementowany, wdrożony wiele lat temu. I od tego czasu w tym obszarze systemy cały czas pełnią tą samą funkcję. Tak więc tutaj bardzo często mamy do czynienia z sieciami o niskiej przepustowości. Po pierwsze, dlatego że zostały one zaimplementowane. Dłuższy czas temu. Po drugie, ten obszar często jest bardzo rozległy geograficznie co również się przekłada na wykorzystane technologie w komunikacji między komponentami znajdującymi się w tym obszarze. Systemy, jakie znajdują się e, w tym obszarze, są to najczęściej również serwery, stacje robocze, które zostały wdrożone wiele lat temu. Tak więc są to stacje mało wydajne, często pracujące pod kontrolą systemów operacyjnych, które nie są już wspierane. I tutaj przykładem mogą być systemy, serwery SCADY czy bramki innych protokołów komunikacyjnych. Trzecim obszarem są urządzenia dedykowane, które z jednej strony oczywiście mają połączenie, połączenie z tym obszarem sterowania i kontroli, z drugiej strony są to szyny danych, gdzie występuje bardzo specyficzna, dedykowana komunikacja zależna od typu urządzenia, jakim zarządzamy. I tutaj e, to będą różnego typu na przykład urządzenia automatyki przemysłowej. Jeżeli chcemy przeanalizować e, taką infrastrukturę przedsiębiorstwa, w której również znajduje się infrastruktura krytyczna, e, dobrze odnieść się do takiego uproszczonego modelu, który tą infrastrukturę prezentuje e, w postaci takiej macierzy 3x3. I tutaj kolumny to są te obszary, o których wspomniałem, czyli jest obszar niekrytyczny, e, systemy sterowania i kontroli urządzenia. Natomiast wiersze w tej macierzy przedstawiają poszczególne elementy, e, znajdujące się w tych obszarach. I tutaj możemy wyróżnić takie elementy jak stacje końcowe, sieci czy dane. Jak widzimy tutaj na tym rysunku, w zależności od tego, w jakim obszarze się znajdujemy. Elementy wykorzystywane w tym obszarze są całkowicie inne niż w innych obszarach. Tak samo w zależności od obszaru dane, które są przesyłane pomiędzy komponentami, pomiędzy systemami, również znacząco się różnią. Pytanie: jak zabezpieczyć, w jaki sposób podejść do zabezpieczenia takiej infrastruktury krytycznej, mając na uwadze wszystkie te informacje? Jest Kilka teorii. Jedna teoria mówi o całkowitej separacji obszaru krytycznego od tej strefy niekrytycznej. Dzięki takiej całkowitej separacji uzyskamy w bardzo wysoki albo całkowity stopień bezpieczeństwa dla tej infrastruktury krytycznej. Natomiast tak naprawdę e, to jest teoria. W świecie, w praktyce, e, bardzo trudno odseparować te obszary, dlatego że Prawie zawsze wokół tej infrastruktury krytycznej jest jakiś biznes. Biznes, który ma swoje wymagania, który wymaga tej komunikacji między systemami znajdującymi się w tej strefie jeszcze niekrytycznej, a systemami, które znajdują się w strefie krytycznej. I ta komunikacja najczęściej jest to komunikacja dwustronna. Tak więc świadomie e, rezygnujemy z tej separacji, e, podejmujemy pewne ryzyka, godzimy się na pewne nowe wektory, ot, ot, otworzenie tego środowiska na pewne nowe wektory ataku podatności, właśnie w celu, żeby osiągnąć większą elastyczność i skalowalność tego środowiska. Z drugiej strony, całkowita separacja tych dwóch obszarów tak naprawdę wcale nam nie rozwiąże problemu e, związanego z zabezpieczeniem infrastruktury krytycznej. Możemy sobie wyobrazić inne wektory ataku, które mogą być wykorzystane, nawet w przypadku, gdy ta infrastruktura jest całkowicie odseparowana od tej infrastruktury niekrytycznej, od tej infrastruktury mniej bezpiecznej. I przykładem takiego wektora ataku może być na przykład użycie e, pamięci USB. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że pracownik przyjeżdża do firmy na parkingu, e, widzi leżący e, pendrive. Bierze go z ciekawości do swojego pokoju, do swojego gabinetu, ponieważ jedyny komputer, na którym może go uruchomić i sprawdzić, co jest na tym pendrive, jest to komputer podłączony do, tego, do tej infrastruktury krytycznej, więc wkłada do tego komputera pendrive, uruchamia, no i wtedy taki pendrive może się przyczynić do tego, że komputer zostanie zainfekowany, a nasza infrastruktura zostanie skompromitowana. Innym przykładem, innym wektorem ataku jest użycie laptopa. Są sytuacje, w kiedy e, urządzenia bardziej przenośne, jak laptop, w czasie godzin pracy wpinane są w tą sieć krytyczną, e, natomiast po godzinach pracy używane są jako e, komputery prywatne. Tak więc taki komputer również może być wykorzystany jako wektor ataku i służyć do tego, żeby skompromitować tą sieć teoretycznie odseparowaną od naszego świata.